No dobra, to jaki mamy plan, powiedz teraz? Może ktoś jest do gry w ogóle, jeszcze sprawdzę. No chyba nie ma. Teraz fajne te. O kurde, jaka. No. Ale jak leje. Pytanie, czy zamierzony efekt. No. Wiesz co, tutaj z tyłu jest jakiś kolorowy ten. Biały chyba. Więc ja bym skoczył, bo jak biały to jest dobry, to można otworzyć. Zdrówko, ludziska. Moje się chłodzi. Czy tam dalej? Na wprost? Z tyłu, za nami, za naszą chatą. A, za naszą chatą? Był jakiś chyba. Zaraz zobaczę. One znikają. Na koniec nie widzę. Wydawało mi się, że był, zaraz zobaczę, wiesz, może... Może mi się wydawało tylko. A te rośliny zebrałeś, czy one zwiędły? Nie, nie zbierałem. No to albo zwiędły, albo ktoś je zniszczył, albo coś. Kurde, chyba nie ma tego punktu. Wydawało mi się, że był. Wiesz, on jakiś czas się zmieniają. Nie, jest, jest, jest. Tylko to nie jest biały, kurde. Był jakiś żółty? Ale kiedy je zobaczę. Już to trochę za daleko, a to jest jakiś... A, zęcią mogło zmienić. Ekskrementów zabrać. Kurde, to nie jest jakiś, ale on jest kilkukolorowy, to już nie będę tam leciał. Olać to. Co, ja w ogóle przeszedł się do tego środka tutaj przed nami. Ale tam nic nie zrobimy. Bo tam można przywołać tego smoka takiego, tylko trzeba jako tribe mieć dużo rzeczy i to trzeba zabijać inne jakieś. No właśnie, a pytanie też czemu. Wow, żółty się pojawił przed chwilą. To tam jest czerwony jeszcze. Ale to one są na wyższy level. Następnie jest chyba na 15 albo na 25 level. Najniższy jest na 10 i to jest biały kolor. A tu takiego nie ma. Znaczy nie, nie no, chodzi ten duży, no właśnie. A czy też w tym tych wielkich jest to odzwierciedlone level? Właśnie nie wiem tylko, czy to od czegoś zależy, bo tam jest po prostu do, taki ołtarz do przywoływania tych, tych dużych głąbów. Wiesz co, poróbmy sobie trochę jeszcze tych dzid i spróbujmy zapolować na potwory, żeby mieć skóry i zrobimy sobie ten... Zrobimy sobie te wyro, nie? Największa bolączka tylko trzeba tu od skał. O jest, powaliłem typa. Mam tego, stary. Co? O nie, zabiłem, kurde. Trzeci level, dostał kamieniem i padł, kurde. Ale. A tego może spróbujemy, żółwia? On się nie wydaje szybki. Ale trzeba ten, trzeba tylko więcej dzidek, nie? Tutaj nie mam żadnych. Ja mam jedną. Ja chciałem się scwaniaczyć i go parę razy ten. Parę razy go dźgnąłem, a potem kamieniami dawałem, nie? O, ten ma trzeci level, patrz, możemy tego spróbować. Czekaj. O, Dodo. A, to tam jest. 19 poziom Dodo. No nie przeżył. Ty gdzie on poleciał? Spadł pewnie. No kurde. No gdzieś tak do przodu lecą. No ale dupa. Gdzieś mi uciekł. Czy długo jeszcze pogramy? No jeszcze trochę, no jest fajnie, no co chcecie. Będę dobra. Zmieniał na chodca, no to wiecie. Oj, 2000 widzę. Wiesz co, trzeba by było, ja bym ci zrobił też kuszę, byśmy spróbowali tego obezwładnić, wiesz, najpierw byśmy podeszli, mu zdzielili kilka plomb na twarz, a
potem byśmy mogli spróbować ten. Dobra, ja mam trochę. Ja mam 4 dzidy. Kurde, zabrakło mi flintów. No właśnie, to jest najgorsza bolączka. A, mogę jeszcze więcej. Uważaj, bo będzie głaz spadał. Kupczenie jest the best. O, to się kierka mi się skończyła. A, trochę nie kłopot. Dobra, ja mam 8 dzin, wiesz? O Jezu, jestem przeciążony. No masakra z tym. Wiesz co, zrobię dla ciebie kuszę jeszcze. O rany, teraz. Dobra, mam kuszę. Znaczy kuszę, mówię, Boże. Wiadomo, co chodzi. No. Ja chyba nie wie, o co chodzi z tym skipiem. Koń. Trzeci level ten ma, więc moglibyśmy spróbować go upierdzielić. Tylko, że ja muszę się pozbyć trochę tych rzeczy, bo... Ty, tam jest białe światło chyba, nie? Czy nie? Gdzie? Tak, no, czy to jest żółte? Żółte chyba. Dalej to jest żółty. Dobra, zaraz może tutaj z serwera parę osób dołączy. Reklama wazeliny wyskakuje? No kurde, co ty gadasz? Ja pierdzie. Czekaj, martwy. Hej, hej, siemanko. No, witam. Dobra, ja tylko... Witam. Dobrze, dobrze. Tylko kwestia, czy nas znajdziesz teraz tutaj, wiesz? Myślę, że większego problemu nie będzie. My jesteśmy na pewno na wschodnim wybrzeżu i jesteśmy przy tym dużym białym klocku, białym, nie? Białym, dobra. No i właśnie, to najlepiej tym się sugerować. No. Ja zaraz do was przybędę, tylko oswoję sobie już tego, dinozaura. No dobra, a co oswajasz? Oswajam obecnie tego, raptora. O kurde, który masz poziom? Żeby ci nie skłamać, 19. No to ładnie, my tu mamy 13 chyba jakoś. No, na początku to tak średnio trochę idzie wszystko, ale potem nie mam jeszcze problemu ze zdobyciem czegokolwiek. Dokładnie. Gdzie jesteś, graba? Wiesz co, poszedłem do domku zostawić te kamienie i wszystko, bo jestem za ciężki. Bo ja mam 8 już. No też mam 8. Chcemy ten Velociraptora opolować. Znaczy Boże, co ja gadam? Triceratopsa. Skóry chcemy porobić, znaczy zdobyć, żeby ten... Żeby coś tam tutaj dalej działać. Ja nie mogę tego... Wiesz co, poczekaj, zaraz tylko... Muszę się skupić, żeby ubić tego.
Nie jestem w stanie tych paleo coś tam złapać, kurde. A chciałbym na niego, kurde, siodło założyć. A, no bo one właśnie uciekają. Najlepiej w pięści i bić pod pysku. Przynajmniej tak jak ja zawsze robię, to to skutkuje. Tylko że one uciekają i największe szczęście to jest, jak się gdzieś zbagują. A no właśnie, my tak działamy. Wtedy to tak próbujemy zrobić. Zagrawanie atakujmy, bo za chwilę drugi pomoże. Widzisz, że one we dwójkę zaatakują? No. A ten tutaj, co chodzi? O, 27 level, dobra. Wiesz co, może spróbujmy, może nic nie będzie. Czekaj, tylko który? Jeszcze chwilę to zimno. Ten na górze ma drugi. Ten ma trzeci. To możemy tego spróbować najpierw. Dobra, czekaj, wiesz co, ja pójdę temu jeszcze w pysk przywalę. No i dupa. Dobra, spróbujmy tego, co? Tylko tak nie wiem, czy go najpierw może trochę obrzucamy, a potem dopiero ten? A czy ubijemy, a potem spróbujemy go... Tak, patrzcie, to jest nawet nieźle widać, u mnie to jest ciemne jak... Albo ja rozjaśniłem sobie, wiesz? No właśnie. Chodź, spróbujemy go zadźgać tak po prostu. Tak? Dźgać? No. Nie rzucać? Będziemy uciekać. Dobra, dajemy? No. Poczekaj, tylko... Ja nie chcę być z przodu jego. Dobra, dawaj. Stary. Czemu on odjeżdża? Wiesz co, no tak jak mówiłem, wschodnie wybrzeże i tak obok tego dużego białego kryształu. Ale ty, on nic nie wyrzucił w ogóle. Dawaj tego drugiego jeszcze. Ja tego drugiego patrzyłem. Mało wypadło. Idziemy do drugiego. Czy tak białego, czy niebieskiego? On jest taki biało-niebieski. Obok się otworzył biały chyba, tak niedaleko niego. Taki mały. A, bo teraz dobra. Dobra, jedziemy z nim, nie? Wow, wow, wow. O kurde, jeszcze jeden! O dwa! What? Nie mam git, nie mam git. A jak ledwo żyję. O, o kurde, 11 poziom, ja uciekam, wiesz? Kurde, skąd one się wzięły? No, to mogę wam skraftować łuki. O kurde, to by było zajebiste. O, mamy chyba sporo na drewno. No. Drewno. O ile znajdziemy jeszcze swoje... truchło. Ty, no ten gonią mnie, ja pierdzielę. Bo wiem, że jak jest ich kilka, to zaatakują. Ja, ale nie było widać w ogóle ich. No. Jeszcze 11 poziom. Tamte to padły elegancko, ale... Ej, czy one zgubią ten pościg, czy nie? Gubią po jakimś czasie. No. Ale to najlepiej uciekać między drzewami. One wtedy gubią zazwyczaj, które właśnie... No, skacze do wody. Jest najbardziej uparty. Ja pierdzielę. Może jeszcze uda mi się ten. Jeszcze zbiorę tamte skóry z tych. No. Jak się giera w ogóle podoba? Jest przyjemna. Tylko że optymalizacja trochę. A no właśnie. Zwalona. Ale myślę, że to spokojnie do poprawy. Tak, dzisiaj nawet coś poprawiali, jakieś takie drobne patrze były. Nawet kilka. Więc... Ja, no wiadomo, dopiero gra wyszła, tak? Właściwie wczesny dostęp, niewiele w tym dostęp. I tak, no jak na wczesny dostęp, to i tak jest bardzo nieźle. Tylko że cena też jest dość wysoka. Ale wiesz, no to już jest jakby cena za normalną grę, tak? No ona wychodzi no tak, też na PS4, na Xboxa. Więc wiadomo, że trochę kosztuje, nie? Jakby to była cena... Zielony promień? Jaki? Zielony promień, cześć, po prostu takie promyczki. Zielony? Nie, nie widzę zielonego żadnego. Dobra, bo ja widzę ten biały, co dopiero był.
Tam teraz znikną chyba, nie? Chyba tak. Teraz nie do końca go widzę, bo mi drzewo zasłoniło, ale dopiero był. Więc pewnie znikną. Ogólnie widzę, że go nie ma. Działa, nie? To znaczy? Tak, tak. Znaczy, tak mi się wydaje, no bo tam jakieś zrzuty są, tak? Tak, zrzuty. Ja biały otworzyłem biały jakiś. Na pewno możesz od trzeciego poziomu otworzyć. Żółty na pewno od 35. Nie, nie wiem jak reszta. No, spoko. Kurde, tak bez wyra, czy bez tego śpiworka, to jest slipa trochę. Właśnie. Chociaż bardziej się opłaca rozłożyć łóżko. No tak, to chcemy właśnie, tylko że to trochę... Można się coś spełnić, kiedy chcesz, tak? Nie masz ograniczeń. O kurde. Kurde, co z jakiejś strony. Tym jedynym problemem jest to, że on ma cooldown 3 minuty. Łóżko? Tak, tak, cooldown 3 minuty to, to każdy użycie. Niezależnie od tego, czy użyje to jedna osoba, czy inna, tak, to jest zawsze ten cooldown. Okay. Na... Cześć Fibio. No halo, halo, siema. Hej, hej. Witam. Słuchaj, tylko teraz, witam, żeby nas znaleźć, my jesteśmy na wschodnim wybrzeżu przy białym tym klocu dużym takim, nie? Słuchaj, powiedz mi, jak tam jesteście na mapie, włącz mapę, jak tam będziesz miał, może to tak jakoś tak się... Wiesz co, my byliśmy, jeżeli dobrze kojarzę, byliśmy 55-75, coś takiego. 55-75, tak? Coś takiego. To niedaleko mnie. Tam jest takie, takie... Kurde, zaraz padnę. Małe jeziorko, jak tu coś... O Jezu, jak kamienie poleciały, się przestraszyłem, że coś mnie atakuje. Dobra, to ja będę leciał w waszą stronę. A ktoś tu jest? Kto to? Zobaczymy, może dojdę. Witam. 55-75, tak? Mniej więcej. No i to ktoś jest, tylko ja nie mam ten. Nie mam mikrofonu, żeby z nim pogadać, kurde. O, przytom. Czekajcie. Kurde, tych małych tu jest od groma. Najlepiej chaty szybko dawać ci śpiwory zrobić. O, zemdlał! Tak, zemdlał tak, tu przy to... mnie. Bercias. Śpiwory też wymagają dużo skóry. No. No, trochę jest, ale łatwo, łatwo się zdobywa skórę teraz. O ile masz narzędzia. Ej, czekajcie, bo ja tutaj berciasa ciągnę na ten. Stał przy mnie i zemdlał. I go ciągnę za nogę teraz. O Boże. A, to byliście niedaleko mojej bazy. W takim razie. A to ty jesteś? Nie, nie. A ty miałeś bazę z taką tę, masz tę? Przy ścianie? Na ścianie tak taka była. Na tym, na... Nie, na dachu tak. Nie, jeżeli chodzi o dach, to nie. Oj, mógłbym cię zrzucić. Wejdziesz na test. Na TS albo lecisz z górki. No zemdlę i go za nogę ciągnę. A ja mu dam ten. Dam mu narko jagody. Od Maje. Leży z nogą. O! Ożył. A czemu wstał? Jak to? No nie! Ej, no padł, a ja dostałem level. Co mu jest? Jeszcze kość złamana, znowu zginął. A, Bercias się rozłączył. A, bo on DC-ka dostał i zemdlał dlatego. Dobra. Idę w waszą stronę, ale nie wiem, czy dojdę. Okej. Okay. Jak tam w ogóle punkty rozdajecie? Czy punkty... Statystyk, tak? O, no. Chodzi? Właściwie to daje przede wszystkim w życie, w stamina, melee, tak? Bo właśnie wtedy możesz fajnie sobie ułożyć kogoś. Mhm, szybko. No i...
Nie wiem, jeszcze wnoszenie tych przedmiotów, tak? Mhm. To też się przydaje. Tam 14 poziom. Trzeba punkty chować na 15. Wiesz co, ja mam tutaj 31 punktów. Ja się zastanawiam, wiesz, co po prostu budować tutaj, nie? Jakby w, tak w kolejności. A robiliście coś z tym moździerzem w ogóle? Właśnie nie bardzo ogarnię, jak to działa. Ja robiłem proch, do, żeby zrobić flarę. O! Fajnie się ekspi, bo to wystarczy kamienie najpierw mieć i później chwila z tych też ze skał, a później mieć popiół z ogniska i później się robi drugi proch, no i się no na flarę. No i się fajnie ekspi, bo jeden dostajesz, to 1% dostajesz za jeden, a to się wszystko robi bardzo. No to spoko, kurde. No to o, no, jestem masz, przy niezłej chałcie. 30% w moment, znaczy 30 tych punktów w moment się wbija, no. Chyba, chyba. Jesteś przy kawie, chyba? Tak. Kurde, to było. Ten, co ma dopiero te rury dosyć włożone. Tak, rury ma? No i to jak? Łączki, krzyżaki. Kurde, no to jak to? Ja próbowałem to zrobić, to masakra po prostu, Jezu, ręka. A on jeszcze w górę jakoś pociągnął, to jest... O kurde, całego... jak on to zrobił? Nie wiem. Może na wyższym poziomie jakieś są te, no bo ja nie mogłem w ogóle nie nic. Nie wiem, ale jest na tym, na online, bo mnie goni. O! Daleko macie do tego kamienia, czy kryształu? Nie. Jak go obejdziesz, to powinieneś widzieć taką polanę. A gdzie jesteś? Może cię znajdę. Z jeziorkami, z wodospadami. Jestem dokładnie na 60... Nie, moment, tak. 60-45. Ja muszę się nawodnić. Kurwa, słońce. No ja jestem 60-40, coś takiego. 60-45. Czyli ty jesteś no to tak jeszcze, nad tymi jeszcze jeziorkiem. Trochę. Znaczy się, ja jestem na skale na górze, nie mam jak zejść. To musisz obejść. Dobra, idę szukaj dalej, kurde. Będę się kierował na ten kryształ. Obok niego jest biały taki się pojawił, nie? Co tam na czacie? To? Był przedtem, a czy teraz jest, to nie wiem. Ja jestem bezpośrednio pod kryształem. Na plaży. Nie widzę. Nie, ja do znajomych na Steamie nie dodaję, bo mam za dużo. Słuchaj, musisz wejść w wyszukiwarkę, jak klikniesz na pasku na dole po prawej w Windowsie, ikonkę Steama prawym przyciskiem i tam są serwery. Zaznacz sobie serwery ARK i wyszukaj polski serwer, playark.pl i tam dołączysz. No listę gier też się wyświetla normalnie. Tak, no bo ostatnio się nie wyświetlało to. Dobra, ciekaw jestem, czy coś zostaje jeszcze z mojego pluchła. A widzisz tą wyspę tam na środku tego jeziorka? Wyspa. Widzę jakieś wyserce. No, wyserce, tak. No bo ja na którejś jestem, ale teraz nie wiem, czy to jest tam, gdzie jest. O, brawa. Co? Wyparłem. O, jest... No, w końcu. Kurde. Ty żeś... Ale że ty zwalił. Kurde, trochę odsłoniłem nam chatę. Teraz tak pusto się zrobiło. Ano. Gdzie ja tutaj moje rzeczy znajdę? Już tyle rzeczy pozbieraliśmy dookoła. Właśnie te rzeczy się rosną, normalnie drzewa? No nie, drzewa nie. Znaczy, takie mniejsze wydawało mi się, że rosną, ale... Krzaki na pewno, ale... Te inne rzeczy to nie. Właśnie. Rzęty już się grawa gdzie pusto teraz. Wiesz co? Znaczy, jeszcze raz, czy coś się orientuje? Gdzie mniej więcej zginąłem? No tam na tej polanie, na pewno. No właśnie, tylko ja miałem cały ciemny ekran. Czekaj, zaraz ci pokażę. Jezu, jak ja się odwadniam strasznie. Bo biega. O Jezu, i przeciążony jestem, no fuck this shit. Jak to wkurza, ja naprawdę muszę chyba też pozbierać sobie trochę ten... Znaczy, pododawać sobie siłę.
Widzicie ten zielony promień do góry? Który jest sobie, macie, jak go widzicie? Który? Zielony promień? No, te kryształy, co spadają z nieba, nie? Te zielonego nie widzę w ogóle. On wygląda, z daleka wygląda jak biały trochę. Taki kolor trzeci. Ja teraz tak to... jasno, że nie widzę, wiecie? Bezpośrednio pod tym kryształem. Pod tym kryształem jesteście tam? No. No tak obok, ale bardzo blisko. Postarajcie się tam jakoś przetrwać, coś. Ja zaraz nie tam będę. Nie, tutaj no ja też spróbuję do was dojść, bo są w sumie trzy te, nie? Kryształy są ogólnie na tej wyspie chyba. Może jestem przy tym. Dobra. Bo wy jesteście cały czas na wschodzie, tak? Tak. Jestem koło jakiejś chałupy. Chałupa jest dwukonfiguracyjna. Żadnych efektów. Jeżeli taka właśnie dwupoziomowa na skalę takiej, to pewnie jest flaga, to taki pewnie ktoś inny ma i przy wodospadzie. Tak. Ale to jesteście blisko, to dobrze jest. To jest właśnie chyba nawet ta moja chata. No to blisko. Tak, bo to dosłownie po drugiej stronie kryształu jesteśmy. No właśnie. Widzę wodospad. Musisz się kierować do... Spójrz, takie masz słońce, nie? Za plecami masz mieć słońce, tak? Tak. I kieruj się na tamte kryształ, to jest właśnie na wschód. I wy jesteście po drugiej stronie, tak? Tak. No ja mam za plecami słońce. No, to zaraz... Tam przez to rzeka zmienia kolor. Zmoda spadałam już. Dobra, nie pogodzili go. Kurde, z jakimś żółwiem walczę. Okej, dobra. Nie mogę go pokonać, kurde. Teraz ja mam przejść przez ten wodospad, czy górą, czy dołem i tam? Kurde, jak to im wytłumaczyć? Nie jest dwa wodospady? Wiesz co, to jest... Widzę jeden, jestem na górze. No to... obejdź się z prawej strony, jeżeli się patrzysz na wodospad. No jest, powinieneś tam. Kurde, ciężko to wyjaśnić, jak ten, nie? No trudno, to już teraz, że nie ma tej nawigacji tutaj, żeby jakoś na tej mapie się widzieć, czy coś. No chyba już nie znajdę swoich rzeczy. One, wiesz co, po jakimś czasie znikają, więc już no pewnie... właśnie. Ciało utrzymuje się 13 minut bodajże, a potem plecak jeszcze jest. O cholera. 13 minut chyba nie minęło, ale ja w ogóle... Może się zaatakowali w nocy i nie widzę gdzie... Nie pamiętam, gdzie to skinąłem. Radio Skorpion, o kurde. Ty mnie goni, o shit. No ty zawsze mówię Radio Skorpiony jak z Fallouta. Właśnie, co myślicie o tym? Ej, leży nowy Fallouta. Tak, dla mnie to taki trochę słaby, znaczy nic tam nie widać za wiele. Nic konkretnego, nie? No ale no Fallouta to trzeba zagrać. To nie ma dwóch zdań nawet. Kurde, jak jeszcze będę miał... kilka skórek, to zrobię wyro. Właśnie ja u siebie miałem parę skór z tych. 10 skór mi potrzeba jeszcze. O ja aż tyle to na pewno nie miałem. No nie, jeszcze mnie coś atakuje. Te dzidy się za szybko psują, kurde. Najlepiej rzucać z nim. O! Dilo mogę oswoić. One schodzą zazwyczaj na dwa właśnie rzuty. Więc się szybko tam atakuje, niszczy. Tak, które są? Łatwo jest zgubić.
Ja przed chwilą swojego zgubiłem, nie wiem gdzie on jest. Za szybko do was biegłem. Podobno do tego jakieś przywoły. Mogę widać się tyle, Y i U. Ale to na jakąś odległość chyba nie działa już potem, wiecie? Tak mi się wydaje. Bo ja stałem niedaleko mojej Pepy i klikałem, ona było napisane, że śledzi, ale nawet się nie ruszyła, nie? A ja jestem pod tym kanałem, nie? Wielkim. Tylko, że jestem, kurde, słońce mam z tyłu. No. To musisz być tak, że ten kamień, ten duży promień, patrzysz na niego, gdzie jest słońce. I słońce musisz mieć po prawej stronie. Mam go za plecami, bo właśnie widzę tam, gdzie ten kamień unosi się do góry, nie? Widzę ten laser. Poczekaj, to ja, jak masz go za plecami, to ja idę, bo wspinam się tutaj na góry do niego. No widzę cały ten okręt, tam jest taki zielonkawy on jest, nie? Czekaj. Ja jestem tak, że widzę środek tego całego lasera. Jezu, tam dinozaurów na dole. Też właśnie widzę, ale ja jestem mniej więcej po lewej stronie bardziej tego. Czekaj, ja stoję na krawędzi na górze. Musisz zobaczyć. Słońce mam... Kurde, słońce teraz mam po lewej stronie. Szukam. Może to nie jest ten w ogóle, wiesz? Może tak być. Dobra, ja się na razie odsyłam, chcę zapolować na coś. No ja tu w koło krawędzi go dochodzi, może znajdę. Wydaje mi się, że to nie jest ten, skoro się nie widzieliśmy. Było po prostu kiepski, ale widziałem. O, zabiłem tego na jeden rzut, kurde, ale jestem zajebisty. Dobra, cały mi poszła, idzie znowu. O! Wygląda jakby coś się wbiło w skałę, więc kawało z nich. No nie, no zero skóry, what the fuck. Co to ma być? I niby te dzidy zbieram, a jedna mi tylko wpada. To jeszcze pójdę do tego... Do tego tutaj okręgu, może coś tutaj się znajdziemy. Tam na dole tyle dinozaurów jest. No. Możesz tam zejść na dół, ja tam też mogę w sumie chyba jakoś. Kurde, tam jest tyle tych potworów, że wolę nie schodzić, wiesz? A, słuchajcie, a jak skaczecie do wody, się z góry skacze, to się umiera, czy nie? Zależy jak głęboka woda. Głęboko. Raz zginąłem, kilka razy nie zginąłem, więc... Czyli no ja jestem tutaj na krawędzi tych górnych tych, ale... Możemy je zobaczyć, bo ja właśnie do tego zielonego punktu. Może ja zielonego żadnego nie widzę, kurde. Unosi się jakiś ten zrzut? Obok nas? Obok nas nie. Pusto. Cholera, to jak ja się zgubiłem? To chyba jesteś koło mnie, my jesteśmy koło innego. Możesz być koło innego, kurde. Łaaa, lecę! O! Brawo. Jak słońce. To chyba nie tak miało być, co? No nie. To nie wiem, panowie, to chyba, że wiecie, umówimy się na przykład na jakiś tam inny termin i czy zrobimy sobie wtedy nowe postacie i się zrespimy w jednym miejscu, to będzie łatwiej może, nie? Na przykład. No bo właśnie tutaj ciężko jest się teraz znaleźć. No. Myślę, że się problem. To powiedzcie mi, ten kryształ, co się unosi, on jest na takiej górze? Tak. Na górze, tak? Dobra, to już wiem, gdzie jesteście. Oh!
Tak patrzę, coraz mi dalej nie wyrzucę. O, jakaś chatka. O, to przy mojej starej chatce jest. Jestem przy sepku. Nie wiem, czym dał tego. Czy dałbym radę tego skorpiona obezwładnić? Jest na takiej górze, to łatwo się go znaleźć w takim razie. Teraz jest. Jestem po wodospadu, by teraz od wodospadu coś się machało przy tym. Jest, kurde! Pająk leży. Co je pająk? Znaczy ten skorpion taki. Mięso? No, to mięso żerne, no. Masz mięsko. No na pewno, skoro ja tylko to jest mięso żerne. No, odcina mięso. Kurde, jakbym miał skorpiona, to by było zajebiście. Szedła nie. Ale wiesz, nawet jakby chodził taki, no stary, to już jest kozak. Szacunek na ziemi. No, a nie wiecie, od czego zależy ta efektywność tego, jak to zbiera? Właśnie, nie wiem, czy to po prostu są różne rodzaje mięsa. Na przykład jakieś tam wielkie kawały, kość i tak dalej. Nie wiem, czy to jest zależne od tego, co to jest. Też za wysanie to się nie uczy, więc... A, właśnie, bo nie wiem, czy ogarnęliście sobie, jak wpada mu... tam... Nie to oswajanie, tylko to drugie. Jak to się nazywało, to fioletowe. Nieprzytomność ten. O, właśnie, nieprzytomność. To walić po łbie. A ja tak zabiłem raz ten. No to trzeba właśnie, chodzi o to, że walisz po łbie. Bierzesz, przyciągasz z jego ekwipunku jedzenie. I pod jego ekwipunkiem są trzy opcje. Jest, żeby wyrzucić. I niżej jest, żeby tego użyć. Przy czymś tam jeszcze, jakiś jest zapisek. I wtedy go karmisz na siłę, tak, nie? On nie zyskuje przez to tego oswojenia, ale zyskuje życie, tak? I wtedy znowu możesz go walnąć w łeb, żeby miał nieprzytomność. Wiesz, po prostu nie spadnie, tak? To jest naprawdę fajne. No ciekawe. Chyba jestem obok was. Jak się wydaje. Dookoła są lasy? My sporo lasów ucięliśmy. No. Takie dwa wodospady są, jest taka dość spora skałka i my tak... Wodospadów to teraz nie widzę. No to ja jestem chyba teraz tutaj, bo widzę, teraz promień widzę różnokolorowy do góry i tam też widzę. Dobra, nie wiem, sam teraz. Obok tego są też takie jakby kaniony, nie? Chyba. A nie wiem. Z drugiej strony. Dobra, muszę powiedzieć. Kurde, nie wiem, czy mi tego mięsa wystarczy na typa. A, mam dwa śpiwory. No, taming effectiveness mam 16%, no super, nie? Nie wiem, co się dzieje, czemu tak.
O, coś widzę. Pytanie. O, to my. Czyli musimy chyba iść na górę. Tak, tak, tak. Mnie to pierwszy raz wywaliło, bo dosyć daleko mi wywaliło. Kurde, nie mam mięsa, żeby mojego radio Skorpiona, kurde, z tego... Kula baterii, wiesz, co mi pada. Znaczy mam... 18, 22, 29 mięsa, ale to chyba za mało będzie, co? I efektywność 13%. To nie opłaca się. Bo próbujesz tego tam, Skorpiona, tak? Tak. To nie wiem, jak on tam... Na Raptora to chyba wystarczy. Chyba się nie opłaca, jak masz efektywność 13, to nawet się nie wzrośnie. Cześć, zaraz zobaczymy, widzę na Reddicie piszą coś o tym. On, wiecie co, to chyba dlatego tak jest, że on nie jest głodny po prostu. No bo czekam, może on się zrobi głodny. Bo tak tutaj piszą. Lepiej pięściami po głowie. Zrobi się nieprzytomny szybciej, a potem się go dobije. A, to może nie tak. Nie. Jakoś sobie trzeba radzić. Wiele zgubiłem kierunkowskaz. Tam jest. Cholera, przydałoby się napić, ale nie. No właśnie, płytka wody. No właśnie to takie kupio, że trzeba się zanurzyć w tej wodzie. Najlepiej jakby deszcz spadł. Też pomaga? Tak, tak, masz całą taką na... napojenie. Chcesz coś, to ja mam teraz na rynku. Cokolwiek bym chciał, że to po prostu by było w wodzie. No tak mi przywalił, że się zesrałem aż. No, bo tam jest chyba woda głębsza. O, no. Dużo tych małych. To chcesz... Siekierkę chcesz? Może być siekierka. W sumie nawet nie lepiej. Nie wiem, jak to zrobić, kurde, z tym. Ty jesteś? No. Dzięki wielkie. Czy ja coś podniosłem? Chyba, że spadło. A nie, dobra, podniosłem. Jest. Teraz tak, bo mogę być z... O, jesteś tam. O kurczę, kolejny skorpion. No właśnie. Żeście wybrali miejsce na spotkanie? Ścieżka zdrowia. Tak, tylko że ja zaraz tu padnę w braku wody. No właśnie ja też. Tutaj. Możecie ze skały skoczyć, żeby ten... Aha, bo nie wiem, ale nie jesteście w ogóle. Tutaj mam, okej. Okay. No, już. Dobra, gdzie my musimy teraz iść? W stronę świata. Chodźmy do tego zielonego kamienia, bo on tutaj jest... Nie ma tego. Od 15. No to będę mógł to podnieść. Ostatnim razem się siodło trafiło. Grabie. A spróbujemy... Dilo spróbujemy. O, ty! Uwaga, atakuje! Kurde, gdybym miał więcej życia. Oj, uważaj. O, tu się. Może bym się... Kurde. Lepiej pięściami dla mnie jakbyś, no? No i tutaj jest efektywność 50%. O, zabity? O. Dobra. O, się udało. Co zabiliście? Raptora. O, to nice.
O kurde, opluł. 26 poziom. Chyba, że go nie ogłosiliśmy, tak? Jakbyś to sobie nie wiedział. Od super, kości połamane. Znalazłem hałup, dawa haj. Jesteście gdzieś koni? Co, widzieliście to po drodze? Co takiego? Hałup, dawa haj. O, chitynę mam. Byliście obok tam chyba, nie? No to tak, tak, to musisz iść cały czas prosto w stronę tego kryształów i trzymać się prawej strony. No on tam ten kawahaj ma dosyć mocno rozbudowany. Gdzie jesteś? Naprawdę nie wiem, od czego ta efektywność tutaj zależy, jak to tam działa. Dziwne to jest trochę. Może to jest zbugowane jeszcze czy coś? Dajesz mi narko, ja go nie? Tak. Zginąłeś? No zaraz zginę, bo... Będę mi cały czas życie. Też może się teraz zatrzymać, kurde. Mam nic. Mam w ogóle żarty nawet. Mi też chyba powoli spadę. O kurde. Tak, to już jest mój koniec niestety. A mnie jeszcze zbugowałem się ze skorpionem. Zginąłem. Spadło mi życie. A ja zbugowałem się skorpionem i on krąży wokół mnie i w ogóle nie mogę się ruszyć. A chwila, tylko głupie. Zrespię się gdzieś w okolicy to może. Trzeba teraz. Oh. Pulmino. Radio Skorpion, no ładnie. Mam nadzieję, że jakoś bliżej mi teraz wyrzuci. Bardzo proszę. Teraz zginąłeś? Tak, Skorpion się na mnie zbugował, musiałem go zdzielić, a jak ja jego zdzieliłem, to już on mnie zdzieli. Teraz mi zimno. No to byłem blisko was, ale ten nie gani. Graba, chyba to jest znak, że trzeba zmienić lokalizację. No, może tak. Może i tak właśnie. No, coś bliżej jest. Ile jest stopni? Minus 12 stopni. No i padłem. Aż, bo aż tyle trzeba było zbierać, ty, żeby to tak działało dobrze. No rzeczywiście. Nie, bo im więcej się wrzuca tych, że to lepiej działa. Może coś w tym jest, bo za każdym razem jak on zjada te mięso, jak jest go mniej, to spada też ten procent, nie? Mhm. Mam nadzieję, że jestem tutaj, nie wiem, być, nie? A gdzie się zrespiłeś? Znaczy coś... Z prawej strony jak się zrespiłem, miałem mocno... Pod łukos był jakiś ląd tam. I teraz właśnie przyszedłem w ogóle do domu jednego. A to nie widziałem. Ja przyszedłem na górę. Upieczone mięso, ale to nawet teraz nie mam. Znaczy nie, już tutaj to spokojnie tego Dio to zgarniemy. Ale no jestem ciekaw, bo tak nie do końca wiadomo jak to działa i to jest lipa. Czy te stejmowane zwierzęta trzeba karmić, czy nie? Tak, trzeba. Kurde. A one się same nie karmią? Nie wiem jak jest z tymi mięsem, mięso, ale te roślinorzecze ciekawe. Karmią. Trzeba wtedy im dać, tylko po prostu. Tak samo one levelują, tak?
I wtedy, jak one sobie levelują, to też rozdaje się im punkty. No tak, tak, tak. Ale ja właśnie jak oswoiłem jednego, no to w ogóle nie musiałem go. Jej, Dilo! Cóż, czuję, że nie uda mi się spotkać. Uda, uda. Trzeba być ostrożny, teraz bym jeszcze zleciał. Ale jestem w lesie, ciemno. Ja mam dildo. W sensie tak nazwałem tego mojego tego. Udało się. Udało się. A co? Przepraszam, do mnie było, bo nie słyszałem? Tak, skorpiona się udało? Nie, skorpiona zostawiłem, wiesz, bo on nie chciał się tejmować, strasznie dużo żarł. To miałem dildo na tam niższym levelu, także wziąłem go. Wiecie co? Fajnie się chodzi po lesie. Normalnie jak predator. A ja myślicie, że jak zaatakuję tego Parasaura, to ten mój go dogoni, dildo? Czy nie? Nie wiem, czy dogoni, ale będzie chciał go zaatakować na pewno. Tam to chęci to mi nie wystarczą. Mogę się zabić. Ma ktoś West Flare? Nie. A nie. Nie bardzo. Jestem po swoje chałupy i strzelę w górę, to może ktoś z was będzie widział. Ja na pewno nie zobaczę, bo jestem w lesie. No jeszcze w ogóle jest noc. Dobrze wiedzieć. Tak, i widoczność też jest niesamowita, bo jest mgła. No właśnie, jest. Może się wstrzymaj do rana. To się wstrzymam. Bo tak to na pewno. I ja nawet nie widzę teraz tych kryształów. Ja widzę, ale mam przepaść niezłą przed sobą. A to ja też jak lazłem do kryształu, to też miałem przepaść. Widzicie takie niebie... zielone i kolorowe tam? Zielony widzę. Koło siebie? Zielony, no. Obok siebie powinno być. No ja o! Widzę. Dinozaury samobójstwo popełniają. No, to co, idziemy do punktu, żeby tam się spotkać? Będziemy szukać stamtąd? Właśnie. To jest blisko masz? No mam kawałek, mam. Nie no, jest daleko. Ja też nie mam jakieś bardzo bliziutko, ale... To w sumie zrobię flarę, to jak będziesz bliżej, to wystrzelę. A tu jest zaraz ten zielony kryształ, nie? Masz pochodnie? Tak. No to ja cię widzę, czekaj. Gdzie jesteś? A weź zgaś teraz pochodnie. No dobra, to jesteś ty. No, no to chociaż jakiś sukces mamy. No ja tutaj cały czas działam, także wiecie. O, dobra. Ej kurde, brakuje mi jednej skóry i bym łóżko zrobił, to byście się zrespili na nim. Właśnie chyba, czy nie? Idzie. Jedna skóra mi potrzebna. No to byś musiał ich tak dodać do tego. A to tam kogoś już dodałem chyba. Nie wiem. Nie na pewno. Dobra. Przepraszam. Jesteśmy teraz w trójkę. No to już was powinien doprowadzić tutaj, no. Co? Jak ty... Nie doprowadzisz? Nie wiesz gdzie, przewodniku? Nie no, ja nie mam pochodni, nie wiem jak mnie znaleźć. Oj kurde, gdzie jest mój dildo? Gdzie on uciekł? No nie, dildo gdzieś mi się zaciął chyba. Co tu się bije? Pepa sobie stoi. O Jezu, a dildo spadł, no co za głupi. Pepa i dildo. No gdzie ty spadłeś, kaprapcze? O jest, jestem przy krysztale, kura. To teraz co, lecimy do nich, lecimy jakoś, czy jakiś punkt znajdziemy? No właśnie, trzeba by było, kurde, biec do nich. Gdzie co? Ja jak patrzę na mapę, nie wiem, czy macie tak na punkcie 60... 60...
60, 60, 50. Jest taki, taki jeziorko jakby. Od noga od rzeki. Jest coś takiego, no. No, to tam, to jest najbliższy punkt. Tylko nie wiem, jak wam tutaj, kurczę, jak się orientujecie. A ja wiem mniej więcej, gdzie jesteśmy. My jesteśmy w tym, tym... Na tej wysepce, to masz w porze, my jesteśmy bardziej po prawej stronie. No, Dildo mi się zgubił, kurde, nie wie gdzie iść. Dobra, wiesz jakiś? No, chyba tak. Czarny, czarny. Wiesz co, poczekaj, ja tylko skraftuję łuki, strzały, żeby było coś do Bruna. No ja bym skraftował też coś, jak na razie muszę... Tylko moment, czekaj. Okay. Ja potrzebuję na łuk, co tam było? Drewno i... Chodź, Dilduś, bo ja muszę zjeść, bo umrę z głodu zaraz. No. Jak na grę Early Access, to kurczę, nie wiem, że trzeba się naszukać. Tam dobrze, później to no jest można survival, kompas wiesz. Jakoś zrobić, z tego co widziałem w filmiku. Albo może z jakiegoś kryształu później. Bo ja widziałem, byłem w tym krysztale, tam w środku, w tym domu niewielkim, tam coś można było zdobyć. Tak, tam można przywołać smoka. Smoka? Mhm. Dobra, moment, bo... Tak, bo tu jest smok taki, boss. Nie, zgubiłem cię. Tutaj pochodni. Ja widzę trzy teraz kryształy. Jest... zielony. Jest... My jesteśmy blisko zielonego. Wow, to... A, no ja jestem przy tym niebieskim. To zielony to nie jest ten. Tak, wiemy. Nie, bo... tak. A jeszcze czerwony, to trzy kryształy są różnego. No ja tutaj widzę dwa czerwone, bo tam chyba gdzieś dalej był. Zielony i biały. Czy tam niebieski. Kurde, Dildo, gdzie ty jesteś? Głąbie, kurde, zawibrował gdzieś. To się zgubiliśmy, co? Masz pochodnie zapalone? Tak, tak. Teraz nie w tą szparę wlazł. Zgaszona. Dilduś, chodź. Widzisz mnie? Tak, widzę cię, widzę cię. O, on jest głupi. Dobra, biegać nie możemy, tu się odwodnić. To jest smok, to Charizard, Charizard. Dobra. Idę teraz. Nie rozwaliło, że jesteś się przyjdzie. Czy jak ja się wylogowuję, to moje dinozaury zostają tak sobie, tak, czy co? No Jezu, czy ktoś się może zabić? Może. Jak samo ciebie. No co, mnie nie można. Właśnie chodzi o to, nie wiem czy to jest przez jakiś czas, ale jak się wylogowujesz, to twoje ciało leży. Tak, wiem, no to dlatego ktoś grał i zemdlał przy mnie. Kurde, ja nie wiem czy tego typa nie zabije, bo... Potrzeba mi jednej skóry i bym zrobił te wyro, no by się przydało, nie? No. Tylko zrobiłbyś które wyro? Te pierwsze, które jest. Co? Ten taki jakbyś piwór? Nie, no a. Łóżko właśnie, łóżko. Dobra. Słuchaj, ej. Kurde. Ale bym musiał zabić mojego Charizarda. Mojego Dildo, ale on i tak jest głupi, więc pewnie i tak zginie i się nie przysłuży w ogóle sprawie. Dobre podejście. Słuchajcie, a jakim wy macie kolor tego kryształu? Bo ja widzę, jest tego kamienia jest zielony, później jest pomarańczowy i koło tego pomarańczowego jest zielony światło do góry. No jest to niebieski. To jest niebiesko-biały tak. No to już wiem, to jest kamienia. Wybacz mi, Dizio. O, czwarty poziom. O. Wiemy? Ale przysłużył osoba, się. Która za chwilę dostanie dwa koty. Ha! Cię. Dobra, ale on się przysłużył sprawie, bo zrobimy ten... Zrobimy bardziej potrzebną rzecz. Każdy tak mówi. No, poświęcił się. Aha, lipa, wracamy, rekiny. Czego, bo ja znowu cię zgubiłem. Ej, wydaje mi się, że drzewa urosły, bo tutaj raczej tych drzew nie było. Ja poszłem wodą, ale rekin pływał, to idę w koło. O, chyba się w końcu znajdę. Jestem. Dobra. Ty idziemy, tam jest. Łoj. I czy z rekinami jest tak, że jak ta, się poszczęsi, to cię uderzę kilka razy early access. Oho, ja nie mam pochodni. Boże. Naprawdę ktoś troluje, że ja dostałem baka. O Jezu.
Lecimy. Zrobię szybko pochodnie. A, zrobiłem dwie. Ej, wydaje mi się, że tu drzewa się pojawiły. Głowy nie dam. Właśnie nie wiem, jak z nimi jest. Może one po jakimś czasie? No bo tutaj stały takie dwa drzewa, których nie było raczej. Tak mi się wydaje. Poczekaj, śmieszne jest to, że pochodnie można drzewa ścinać. Tak, właśnie. Ty masz pochodnie, okej, dobra. Poczekaj chwilę na mnie. Ja muszę trochę kamienia właśnie wykrzemić. Dobra, czekam. W sumie mam 11 kamieni, jak chcesz. Czy ja potrzebuję konkretnie krzemień akurat? Czy co to jest? Zbieganie tutaj... Nie, czy on ci bił? Mi się wydobył. No uderzył mnie raz. Niechcące. Dobra, chodźmy, bo nie mogę nigdzie. No to lecimy, lecimy. Tam będziesz przez wodę nie iść, bo tam rekiny pływają. Tak, teraz właśnie. Dobra, trzeba się napić. Jest, wyro! O, idę się zabić. Tylko właściwie to niewiele nam da. Tak, my jesteśmy 55-65, tak jesteśmy konkretnie. Znaczy, to chyba, że zrobimy tak, czy wy jesteście razem wszyscy we trójkę? Nie. A bo tak bym mógł dać admina tutaj tobie i byś ich dodał. I wiesz, i byście mogli wszyscy kiepnąć, nie? Słuchajcie, powiedzcie mi, czy teraz widzicie przy tym waszym kamieniu zielony promień do góry. Ej, ktoś biega tam na dole, kurde. Gdzie? To ja! Jesteś ty? Weź skocz. Macie zielony promień? A no, skaczesz. Zielony? Nie, chyba. Nie. No, nie, znaczy ja widzę zielony promień, jest niedaleko, no. No to czyli jesteśmy... Zielony i widzę jeszcze jakiś biały albo niebieski. No biały i niebieski, o tak, jeszcze są. No. Ale tam jest z drugiej strony, zobacz. One taki trójkąt tworzą. No właśnie, tak trochę tupie. A już chciałem się zabrać. Chodź wyro, zobacz, stary. Może jest z tyłu, dlatego już lecę. Nie widzimy. Jak już nie widziałeś mnie, czy co? Nie. To nie wiedziałeś, że tu jesteśmy? Wiesz co, w pociemku to ja tutaj konkretnie zgubiłem orientację. Chodź, uściskam cię. Nie, dobra, chodź na wyro. Chole, oko na tej zielonej promień też. A, to on pewnie nie widzi tamtego? Tylko ten nasz. Może nie wygląda zbyt okazale, ale... No. Kurde, wiesz co, ja bym zrobił płot jakiś, żeby Pepe odgrodzić, ale... Chodź. Chyba nie damy rady. Lecę, lecę. O cholera. No właśnie, ten co miał nieźle rozwinięte, on sobie jakoś tak ogrodził, ale i rurami. Ty, rurami? No, on tak strasznie rozbudowane te rury, że to głowa mała. Dobra, jakieś narzędzie, jakieś rzeczy. O, jeszcze deszcz. Pada, pada. Przynajmniej się nie odwodnimy. No. Zielone promienie na który poziom są? Na 15. Tak, 15. Teraz ja cię chyba zgubiłem znowu. Na tą wysepkę, ponieważ? Mi brakuje 40. Jak się zabija dinozaury, to się dostaje expa, czy nie? Tak, tak. 6 punktów bodajże. Okej. Może jeszcze nie widać zielonego promienia. Szkoda, że... No. Że... Widzę trzy dwa promienie, trzy cykryką tworzą, ale mi się wydaje, że on jest może być z tyłu tam. Macie jakąś broń? Łuk. A udałoby wam się jakieś skóry, to byście przynajmniej mogli schodzić piwo, żebyście się zorientowali, gdzie jest to. No właśnie, to byłby dobry pomysł. W ten moment potrzebuję poświęcić. Gra, bo idę wyjść. Słucham? Tak ładnie tutaj było, teraz sami kamienie tutaj. No sorry, to jest ekspansja, wiesz. Cywilizacja. Teraz nawet drzewo biorę. Ale jakieś się pojawiło, wiesz? Nawet tego, jak dodo można rozwijać z ręki. Okay. Nie wiem, może się gdzieś znajdzie tutaj na wyspie. Dobra, schodzę na dół. Widzę żółwia, ale żółwia ciężko jest zabić. 23.
spróbujemy zabić tego. ...23-26, to tylko 3 punkty dostałem. A, dobra, wiem czemu oni wzięli zielony kawałek od siebie, bo on jest faktycznie w tym. Dobrze, a możecie zawsze wejść na live'a i zobaczyć co ja widzę, nie? Hej. Będziecie mieli ten... To nie byłoby głupie. Jakiś pogląd. Tak. Tylko nie wiem czy wam to coś da, bo tu jest tyle tego, że... Biały promień, kurde, tam coś otworzy. Widzisz, to jest biały promień? Tak. Ale wiesz, wy możecie być na drugim końcu i też widzieć jakiś drugi biały, nie? Ale on się otworzył, nie? Mhm. Zobacz, teraz się z tego, zresztą nowy ten, biały... On jest daleko czy blisko was? No, tak w miarę blisko, idę do niego. A macie gdzieś też, widzicie zielony? Ale zielony jest bardzo daleko od niego. Tak, to chyba oni są z drugiej strony, z tą stronę poszliśmy. Ja widzę tak, jest biały, jest ten duży kryształ i jest zielony, ale zielony to jest chyba też kryształ. Ten zielony jest bliżej tego kamienia, tak? Poczekaj, bo ja może coś za górką jeszcze widzę, wiesz, jakiś to też... To ja wejdę na tego live'a. Okej, okay, ale ja się już zgubiłem. Tylko ja teraz jestem w takim punkcie, że niedużo będziecie widzieli, wiesz? A dobra, jestem. Po prostu popatrzysz na te kolorki, to będę wiedział mniej więcej, gdzie to jest faktycznie. Czy widzisz to, co ma? Kurde, że tak ciężko się znaleźć. No, w tej grze na pewno jest ciężko się znaleźć. A czy to też ma swój urok, bo potem jak już się znajdziesz, to jest łatwo, nie? Jakbyśmy byli od razu w tribesie. To by nie było problemu, bo byście się na tym wyrku zrespili. No tak, tylko teraz wiesz, oni latają, żeby znaleźć nas. A... Ale jak już znajdą, to będzie... Wiesz co, teraz dużo nie zobacz. O kurde. Nie pływać, kiedy nie masz staminy. No i już w pół do te, szóstej. Na hitboxy, nie? Tak. Ale teraz jestem w takim punkcie, że ja w ogóle nie widzę nic, wiesz, więc nawet nie wiem, czy ci się opłaca teraz. No, ale ja jestem przy bazie trochę czego. Ale ciebie nie zobaczę, jak streamujesz. A, no, to tak. O, ładnie. Tak, akurat przeklamy, jak mi wypadło. Jakieś mięso zostało, czy wszystko zginęło? A nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że oni gdzieś tam są. Pomiędzy... Wszystko zginęło, podwiedzone. To jeżeli widzą biały promień i zielony, to tam. A biały wam teraz zniknie? Kurde, nie wiem, ja jestem w lesie i właśnie lazłem do niego. Ale nie, chyba go widzę. Teraz ja widzę tylko dwa zielone pomiędzy. Ale chyba mi zniknął. Nie no, biały chyba jest ciągle. Nie wiem, idę zobaczyć. Ja widzę stąd. A dobra, jest. Słucham? To masz blisko tam. No już jestem pod białym. Dobra, to musimy wyjść za ten biały, chodź. Ale już go nie ma. No to nie był ten. No to nie był ten. To jest czy nie ma? No nie wiem, gdzie no, mój jest, ale jak u was zniknął, no to nie był ten. To teraz jest tam zielony. Moment, a tam? Tak jak patrzę. Campfire, spark powder. O, hide sleeping bag. To są takie trochę słabe rzeczy. To jakoś... Ale masz te trzy łóżka. Trzy łóżka, no. Nieźle. Tylko czy one są mi teraz przydatne? Tak, już jedno zrobiłeś. Tak, muszę jedno wywalić, bo nie mogę się ruszyć. Powiem ci, że tutaj co i rusz się jeden jedyny kamyczek od razu.
Zabiorę go, zginę i on z powrotem tam. Teraz ja nie wiem, trzeba go odzyskać. No to ty, słuchaj, oni są tam, bo zobacz, jak on zebrał go, to nie ma już go, widzisz? A faktycznie. Musi być tam na pewno. No i tutaj niedaleko to jest biały ten słup duży, nie? Biały? A nie zielony? Biały. Nie. No teraz już nie widać, jaki ma kolor, ja nie widzę go teraz tam. No gruba biegnie w tamtym kierunku. W którym? Zobaczysz jeziorko taką, w kierunku tego kryształu. No to my przy krysztale jesteśmy, więc ja tam wracam i tak. A, wy jesteście cały czas obok. My tam mamy bazę. Ja wywaliłem te, bo kurde. Te śpiwory mi zabiły. Zabijajcie, bo rozbieram skórę. Ognisko by się przydało, bo ja tutaj upadam w wody. Dobra, czyli oni są przy tamtym. Już ja, wiecie co, tak słyszę cały czas, gdzie my jesteśmy. No bo właśnie to tak... No nie, no dildo cię zabiło? Ty, no bo ja poszedłem po piwo, a tutaj ja plecę zrobię. Ale może się... Bo mnie zaraz też zabije. Kurwa mać! O stary, no nie. Co, nie gadajcie, że podniszę. No tak, ale mamy łóżko, no także wiesz. Aha, no, ale właśnie, bo jak ja powiem tych zasad. No właśnie, ty już się już ten odżył. A ja muszę. Z kulą 5 minut. A no to gapa jesteś, ja się szybko zrespiłem i co? O Jezu. Posłuchaj w misie. Kurde, ja idę. Ja tam idę po te skóry, bo to kurde zostawiłem tam tyle tego. Nie dacie rady? Czy był biały? Biały to jest kawał. Znaczy się w dzień może inny kolor jest, słuchaj, bo on też, u mnie też jest biały. No teraz na lewie graba jest inny. Teraz to ja ciebie zgubiłem. Ja muszę iść po tym. Po prawej stronie mam wodę. Ale jasno. No śmieszny. Ty, no ja też mam wodę po prawej. Aha, bo ty jesteś pewnie dalej. Wiesz co, to w sumie możesz się nie respić na razie, może jak wbijesz, wiesz. Bo ja już bym w sumie chyba przerwę robił, tam zmienił grę. Już trochę gramy, kurde. Od początku chyba, nie? Z streama SR. No. Na pewno tam na początku była gadanka. No, no ale chwilę. Ale byśmy musieli się chłopaki zgadać jakoś, kurde, żeby pograć, bo to... Czy najlepiej wtedy by było od nowa zacząć po prostu. No, to by było najten. I byśmy jakoś tam się dogadali, kto co rozwija. Myślę, żeby było spoko. Właśnie, ty już jak na serwerze założysz nową postać, to poprzednią tracisz, nie? Nie mam pojęcia. Się, wiesz? Jak na nowy serwer wchodzić, to masz nową postać, no, ale tak to ja nie wiem, czy nie. Właśnie. No to można zawsze spróbować na drugim serwerze. No właściwie, czemu nie? Albo jak coś, to ja będę mógł hostować, jak będziecie chcieli, to się pogra. Ale wiesz, to zależy nam, przynajmniej mi zależy na tym, żeby też jacyś inni ludzie byli, nie? Ja się zastanawiałem, czy nie kupić w ogóle serwera jakiegoś, zobaczymy. Obecnie teraz... na drugim serwerze jest 31 osób. Wow. A na naszym serwerze jest 14. No tutaj bardzo mało kogoś, chociaż bardzo mało się kogoś spotyka, ale to też mam plus, bo można sobie pograć spokojnie przynajmniej, też z drugiej strony, ale też możesz kogoś spotkać. Ale jasne. Jeszcze 2 minuty muszę przyszedć. Dobrze, że zdążyłeś to łódko zrobić. No. Ale straciłeś 3. Widzicie nowy promień teraz? Fioletowy wylezie? Ja nie widzę, ale jestem w takim miejscu. O kurde. O!
Z tego mnie zabił, kurde, ale niechcący. On mnie zabił niechcący, bo no. ten... Zamaszczy. Bo bił tego Dio i ja się napatoczyłem. Cookies, no się skupiłem na grze, no stary. Cześć, mamy. A chciałem, kurde, ten... Chciałem tam spróbować dojść do tego miejsca. Jestem ciekaw, czy jeżeli teraz się nie zrespię i potem wejdę do gry za jakimś razem, to będę mógł się zrespić na łóżku, czy nie? Tak, tylko nie zniszczę, pytałem. Ciekawe. To jest właśnie, bo zwróciłem uwagę u innych, że jak był domek i były zamknięte drzwi, to nie można było się tam dostać, otworzyć i druga osoba. Możesz, ale może rozwalić. No może rozwalić, ale to też właśnie zależy. Jakie ma intencje, no. I zależy jaki domek, bo jak drewno ma tam z 10 tysięcy HP, to mu się nie będzie chciało łoić go, kurde, tyle, nie? Dlatego te nasze, jak tam ma chyba 100, no to wiesz... To już komuś może się chcieć dostać do środka, nie? No wtedy. Ale my w takim miejscu mamy, że... Znaczy widać w sumie, ale... Ale tam tak nie jest ciężko. No chyba, że dookoła, nie? No to wtedy można wejść normalnie.